Siemanie do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę szukać sposobu na to, jak przywrócić pamięć mojej byłej dziewczynie w Minecraft. No bo zapomniała wszystko, zapomniała kim byłem, zapomniała co nas łączyło, no wszystko po prostu zapomniała. Więc po prostu trzeba przypomnieć jej, kim tak naprawdę ona jest. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Bardzo serdecznie was zachęcam. A ja oczywiście udaję się do Dave'a, ponieważ z Dave'em był u niego odcinek, w którym rozmawiałem właśnie z nim o tej całej sytuacji i tak dalej, i myślę, że muszę dzisiaj z nim porozmawiać, bo możliwe, że razem ogarniemy jakiś sposób na to, żeby jednak, że tak powiem, się wspomóc, żeby jednak przypomnieć jej, kim ona tak naprawdę jest. Halo Daveson, witam bardzo serdecznie. Halo, 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 dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam pytanie, czy ty już mi prezent przygotowałeś jakiś? Tak. Tak, tak, jest, ale jeszcze mnie nie zapakowałem, a, więc skoro, więc skoro być... chcesz, to proszę, to był ten prezent. Zupa grzybowa, dobra, zupa, dzięki, no, marzyłem, ją, lubię bardzo. Ją. Tak? Sam? Gotowałem tę zupę, tak, no. Ale co, że położyłeś miskę tu i tak po prostu stopami no w nią nie, gazłeś? No nie, no gotowałem, ciężko w garze, w gulaszu. A gdzie masz gar? Dobra. Gdzie masz gar? Dobra, okay, nieważne. Dobra, nieważne, kto pytał. Nie, no, no rozumiem, rozumiem, dobra, nieważne. W każdym razie, słuchaj, przyjadę dzisiaj do ciebie z misją. Musimy po prostu przypomnieć Milki. Kim ona jest i co się dzieje w ogóle, bo trzeba znaleźć sposób na to, żeby ona sobie przypomniała wszystko. Wiesz, o co chodzi. A to użyjemy twojej taktyki z tym kijem, co mówisz? No, w sensie, że bardzo, bardzo, że tak to ujmę, to jest ostateczność, wiesz? Jak już się zdenerwuje, to wtedy kij wchodzi w rachunek, tutaj, wiesz. Znaczy, ja właśnie szukam tego kija, ale go nie wiem znaleźć, no. No bo ja go chyba zabrałem, odłożyłem go gdzieś, ale wiesz co, musimy, no? Ja nie wiem, masz jakiś pomysł, co byśmy mogli zrobić, żeby jej przypomnieć? Jakiś inny, bo wiesz, jakiś taki, może mniej bolesny, o, może coś takiego. No ja ci już mówiłem, że może ta wróżka, nie, ja tam rozmawialiśmy i ja ci mówiłem. No to dawaj, to idziemy, no, do niej, porozmawiamy, może coś powie, może nie? Ona coś będzie miała. Ale czekaj, bo zanim jednak, czekaj, potrzebuję dwa drewna i jedno żelaza, masz? No niestety nie, ale kurde. No nie mam. Taki, kurde. Taki kurde. Problem. A co ty chcesz zrobić? No dróżkę chciałem już wyrzeźbić sobie teraz. Aha, tutaj, a to łopatę chcesz po prostu. To czekaj, łopatę będę miał. To czekaj. Jakaj masz łopatę w domku? No w domku. Czekaj. Kurczę, a ty jeszcze i domków nie przyniosłeś. No właśnie, chyba jeszcze sobie. Nie, czekaj, bo tu się nie da przejść. A, no, no właśnie. Już raz wchodzę tą trasą. Ale dobra, też, tu. Też. Uwaga. Dobra, tutaj też się nie da. No spokojnie, chodź. Tu przechodzimy. Dobra. I proszę bardzo, możesz zabrać i już. Aha, czekaj, bo mam na górze. Czekaj, bo. Aha, tu, dobra. No bo ja tutaj mam takie. Ja mam takie zakamarki, że utalała w ogóle. Ej, tak swoją drogą to uwolniłem Fionę! Ci nie mówiłem. Ona tutaj była, tylko ona sobie gdzieś poszła, nawet nie wiem gdzie. Ale to chyba niedobrze, bo ona się we mnie ten, nie? No to tam wiesz, to ten masz łopatę tutaj, o, patrz, dzięki, taka fajna diamentowa. Dzięki, nie oddam. No dobra, w sumie komu łopata potrzebna do życia, no? Weź se. No nie wiem, no. No nie, ja ją zrobiłem, bo po prostu jestem bogaczem. A tak naprawdę to po prostu u kowala była. Bogacz i łazi bez diamentowej zbroi. Bo ona tam na górze czekała na odpowiednią okazję. Tak. Biedak. A ty gdzie masz swoją diamentową? No nie mam, ale ja nie mówię, że jestem bogaty. A, okej. Ale ja nie mówię, że jestem bogaty. No dobra, no to ułącz tą dróżkę tutaj, zrób to jakoś porządnie. Czekaj, ci pomogę tutaj to lekko skosić. Tylko. Pyk. Tylko masz jakieś schody w ogóle, żeby tu ten. No nie masz. Nie mam, ale. Dobra, jest, do tego. Dobra, może być. Jakoś. Jakoś to będzie, no da się dojść. Jakby nie było, można podpisać teraz tutaj, nie mam tabliczki, chciałem podpisać, że tu jest. Też nie mam. Ulica jakaś, ulica. Pokątna, ja chciałem Żabie Łódka 13 zrobić. Też może być, a twoja jaka będzie? Nie wiem. Dobra. Toast Street. 17. No na przykład. Dobra. Toasty po angielsku, jak są toasty po angielsku? Toast. Toast Street. No i to jest toast. Dobre i w no Nowym Jorku pewnie jest toast. Jeszcze. To, o kurde, ale żeś teraz wjechał, no. A jaki jest taki charakterystyczny numer dla Ghost Street? Tam jest jakiś takie 13. 13? Dobra, nieważne. Jakoś to będzie. Dobra, chodź do tej wróżki w takim razie. Co? Nie tutaj, gdzie? Tam dalej. Chodź tutaj. Tu jest taki różowy domek. Tutaj mam nadzieję, że się czegoś nowego dowiemy. Dobra, halo, czy jest wróżka? Halo, puk, kto tam? Hipopotam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto tam? To ja. Dzień dobry, witam wróżkę. Ale jest krzat. No i on jest krzat, ona jest po prostu troszkę niska, już jest starsza kobieta, proszę jej, wiesz, nie wyzywać. Sprawa jest bardzo prosta, potrzebuję miksturę na pamięć, bo jest taka jedna osoba, która zapomniała wszystko i po prostu potrzebuje, ale to nie on, on pamięta akurat.
Ja nie rozumiem, dlaczego ona mnie atakuje. Ja też nie, ale ona czasem ma takie, ona po prostu skurcze lewej ręki ma i uderza. Dobra, mikstura, tak, mikstura na pamięć. Czy istnieje coś takiego po prostu, wiesz, jakby jesteś wróżką, powinnaś takie rzeczy mieć, jak tego nie masz, to, no to XD, to pora na emeryturę. Ja ogólnie ją jadę za każdym razem, wiesz, możesz ją jechać. No właśnie chciałem jej napisać, żeby w poślenia. No istnieje, mogłabym, no ale proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. Proszę, ona jest. Ale niewygodne właśnie krzesło. No bardzo ale niewygodnie tu jest. A to, co to jest za jakiś, co to jest? To jest jakiś modlitewnik. Ale tu jest niewygoda. Trochę szacunku do starszych. Dobrze, to proszę co w takim razie, co tam jest na górze? Nie wiem, co tu jest. A, to, no, to ma takie, nie wiem, co to jest. Dobra, to mogę tą miksturę? Masz taki coś? Nie wchodźcie tam, dobrze, że nie wchodzimy. No, może, ma ten, no to zapraszam, to mogę ją dostać? Znikać. O, że tak. Nie za darmo? No, i to jest to, ona za każdym razem, ona chce jakieś tutaj robić deal. Dobra, to co chcesz za tą miksturę? 78 diamentów, no co ty, chyba cię pogrzało, że za taką miksturę? Masz 78 masz diamentów? Masz tyle w ogóle? Ja tyle nie mam. Ja też tyle nie mam. Dobra, babcia, dogadamy się inaczej. Słuchaj no. 23 bloki lazurytu. O, to jest dobry deal, serio. WTF, no co ci chodzi? Jak, to jest jak? Deal. No dobry deal. No, lazuryt jeden na ulepszenia. Jeden na zachętę, a reszta na później. No, tak. No i trzymaj. No ja zawsze dobra się dogadam. Czyli, ale jak, nie, i teraz widzisz, to jest kruszek. Małym kruszkiem ona teraz mówi, ale potem... No i nie, no, 78 diamentów teraz. Dobra, damy, stary. Kto ci powiedział, że dasz? Dobra. No damy. Dawaj miksturę, bo nie mamy czasu. Daj nam miksturę. Damy, będzie dawane. Mikstura, wyskakuj z mikstury, a babciu. No... Dobra, babcia, nie strasz! Bo się, no, prawda, no, bo się ten, dobra. Dzięki. Dobra, mam miksturę pamięć, chodź. Trzymaj się, babcia. Wróżka. Ej, dobra. No, pro co mnie bijesz? Jaka jedna sprawa, o co chodzi? Dobra, babcia, co jest? To jest jedyna mikstura? Aha, okej, okay. Czyli nie ma więcej. Czyli mówisz, spoko, że jak ją wypiję teraz, to jest koniec. Czyli jak już nie masz mikstur, to ten znak można usunąć. Dobra. Tak. Dobra. Igi! Czyli jak już... Co mnie bije, staruchu, walony? Dobra, czekaj. Nie ma więcej mikstur, ale ta mikstura jest jedyna. Nie ma więcej takich. A jesteś w stanie zrobić taką, czy już nigdy takiej nie zrobisz? Czy to jest jedyna? A co jak ty zapomnisz? Ej, jak ona zapomni na przykład? Bo ona już jest w takim wieku, że może, nie? Ale ja bym ją zignorował tę sytuację, stary. Na pewno jest jeszcze inna wróżka. Znajdziemy sobie lepszą wróżkę. Dobra. Znajdziemy sobie lepszą wróżkę. No ta taka jakaś podrabiana, nie? To mam wrażenie. No, to jest jakaś taka, jest, kurczę... Tak, wróżka no przez bez kropką nad z. No to takie no, jest trochę taka... Jak lekki podrabianie, no, taki bym powiedział. No, właśnie. Wróżka. Dobra, wróżka, idź tam. Właśnie. Wróżka, wróć do wózka, kurde. No dobra. No, spalaj, babcia. Dobra, chodź. Jest taka agresywna. Ale dobra, słuchaj. No jak my? Musimy jej to dać, tylko nie wiem jak, bo wiesz, bo aha, ona nie wypije czegoś tak po prostu. Czekaj, bo skorzystam z tego, że coś ukradłem od tej wróżki, idę sobie ulepszyć mój domek, pa, chodź. Co dzisiaj zabrałeś? No stary, no przecież ja nigdy z pustymi rękoma nie wychodzę od starszych osób. O nie. Patrz, no, dzisiaj są mnie miksturki. Normalnie rozpoczynamy handel. Okej. Jest biznes. Wiesz co jest najlepsze? Że mamy już pierwszy produkt. Black Friday, proszę państwa, zapraszamy! I mieliśmy to sprzedać za 70. No tu jest. Patrz, jaka uzbrojona. Babcia, aby się nie pomyliły drogi. Babcia, łapaj... Zaraz ci protesa wypadnie. Łapaj strzałę. O kurde. Bo ona jest agresywna. Co? Nie, no co mi robisz? Nie, ona mnie chce zabić, ona chce mnie zabić. Co? Zostaw mnie. Kopnąłem w kalendarz przez tą wróżkę. Wróżka, poślę cię do grobu, chodź. Zostaw mnie. Ona chce mnie bić. Dobra, bo ona chce zabrać swój znak, no i koniec tego biznesu. A dobry plan, bo dobry był plan. Wypad stąd, wróżka, wypad stąd. Żeby cię więcej nie widział na oczy. On ten znak mi zabrała, masz ten znak? Tak, no zabrała, mówię, koniec biznesu. Stary, zamknęła nam to, nie? Robisz podejście drugie po to? Tak. Dobra, okej. Tak, tym razem ukradnę coś więcej niż znak. To co? Jeszcze godność, dobra, słuchaj. Będę wszystko ukraść. Koniec tematu. Te, wróżka! Wróżka, twój dom się pali. Tam, tu, garnek się pali. Zobacz, garnek się pali. O, głupia baba. Jeszcze pali się, nie widzisz? Pali się wszystko, hajca się. Zostaw to. Afera jest. Ej, bo ona się mocno denerwuje. Ale ona jest... A, ona cię goni. No, ale nie dogoni, bo jest stara i niemodna i w kieszeni niewygodna. Dobra, chodź. Dobra, idę. No, jaki to jest oszust! Chodź. Oszust z tej wróżki. Chodźcie, dobrze, oddaję ten znak, stary. Nie oddam tego znaku, stary, oddaj. To jest nasz biznes. Dobra, wróżka, uspokójmy się. Zaufaj mi, oddaj ten znak. Wróżka, nie ma żadnego znaku. Mam je oddać? Nie ma żadnego znaku.
No daj, niech będzie już ten. No tu. Trzym się, dzięki wielkie za miksturę. Chodź. Ja jeszcze po to wrócę. Dobrze, musimy iść do ciebie do domu. Chodź, musimy. Muszę ci coś pokazać. Co mi pokazać? Trzymaj się, bo... Musimy porozmawiać, babcia. Chodź. Babcia została skamowana, dobra. Pokażę, że się ukradł. Babcia wróciła do domu i jaki biznes otwieramy? To otwieramy? Otwieramy... Gdzie jest moje lustro? Lustro mamy? Poka. Mamy tutaj... Otwieramy salon do... No chapie, no kurde! No i to jest do makijażu. Zaraz, żeby ta babcia tutaj zaś nie przyszła. Ale wiesz co? Będę stawiał opór. Nie, chodź, patrz do środka, patrz, bo mam te pachołki przecież. Nie da się przejść. Dobrze, no kupujemy tą żabę, nie dostanie. S. Parka o lustro. Dobra, da się coś na tym robić? Nie, no da się na to patrzeć w sumie. Tyle. Dobra. Może nie, możesz sobie zupę na tym postawić. Nie, dobra, babcia już chyba się poddała, wiesz? Więc dobra, możemy... No ale dobra, słuchaj, mamy miksturę pamięci. Trzeba ją jakoś zapodać, Milki. Może wtedy sobie przypomni. No. Tylko trzeba na nią bardzo uważać, więc ja ją chyba, wiesz co, pójdę odłożyć do jakiegoś enderchesta czy coś, żeby była bezpieczna. Pójdź, no. Ty tu pilnuj tego. No i co? No i jakoś będzie trzeba jej to... Trzeba jej, no, że tak powiem, siłą bądź po dobroci będzie trzeba jej to wlać do pyska, no. Może sobie przypomnieć. Dobra. Zrobimy to na ale mamy plan, więc trzym się ciepło. Widzimy się następnym razem, jak będziemy aplikować ten, że tak mówimy, tą miksturę pamięci. Do usłyszenia, pozdro czym się. Dobra, widzowie, lecę to odnieść do tego Ender Chesta. Tam to będzie bezpieczne i będziemy mogli w spokoju to jakoś podać Milki. Mam nadzieję, że wtedy odzyska pamięć i wszystko wróci do normy tak, jak było. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Pozdro, cześć. Pa.